19 stycznia w Sędziszowskim Domu Kultury koncertem noworocznym zespół pieśni i tańca Rochy zainaugurował obchody 30-lecia swojego istnienia. Na koncercie wystąpiły gościnnie zespoły prowadzone przez byłych wychowanków Rochów, Joannę Kozubowską i Piotra Drozda. Fragmenty dorobku artystycznego zaprezentowały formacje: zespół pieśni i tańca Pułanie, zespół pieśni i tańca Wiercany i zespół regionalny Wielopolanie. Na scenie nie zabrakło też jubilatów.